Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o innowacyjności, więc proszę mi powiedzieć, jak wygląda innowacyjność w tym momencie w Polsce? Ja muszę powiedzieć, że mam tą przyjemność funkcjonować w świecie biznesu w Polsce od 20 lat, a nawet trochę więcej, i widzę ogromne zmiany w polskiej gospodarce, w polskim społeczeństwie. Zaczynaliśmy od najprostszych rzeczy, kopiując głównie rozwiązania, te, które sprawdziły się gdzieś na zachodzie, a w tej chwili polska gospodarka oferuje produkty, które są szanowane i chętnie kupowane za granicą. To nie są tylko produkty zrobione jako kopie czegoś, co kiedyś już coś zrobił, tylko to są produkty wytworzone, wymyślone, wyprodukowane w Polsce. Za tym stoi polska myśl techniczna, polskie wzornictwo i wydaje mi się, że przez ostatnie kilka lat czy kilkanaście lat zrobiliśmy ogromny krok do przodu. To jest milowy krok. Ale nie można też zaprzeczyć, że dzieli nas jeszcze wiele drogi od miejsca, w którym jest na przykład Szwajcaria, która jest wedle tych rankingów innowacyjności na pierwszym miejscu od wielu lat, i oni na pewno są zacnym przykładem, od którego można się uczyć. A na czym opiera się taki ranking? Co Polska musi zrobić, żeby znaleźć się w nim na samym szczycie? Znaczy, mierzenie innowacyjności jest generalnie dość trudnym przedsięwzięciem, ale ten ranking, o którym ja mówię, Global Innovation Index, on mierzy ilość patentów na 1000 mieszkańców. I tutaj Szwajcaria jest przodującym krajem. Mało tego, nawet tak mały kraj, który ma 7 milionów mieszkańców, ma więcej patentów łącznie od Polski, która ma 38 milionów z kawałkiem. Jak i czy w ogóle polski rząd powinien angażować się w naszą polską innowacyjność? Ja nie oczekuję od rządu polskiego, że zrobi nam innowacje. Innowacje powinny powstawać na poziomie biznesu, z mojego punktu widzenia. To my chcemy sprzedawać produkty, to my chcemy zaspokoić oczekiwania naszych klientów i to my musimy wymyśleć rozwiązania, które są innowacyjne i które będą lepsze od produktów konkurencji czy serwisu konkurencji. To, co jest zadaniem państwa, to jest stworzenie warunków dla innowacji, uatrakcyjnienie inwestowania w innowacje, stworzenia stabilnego otoczenia przewidywalnego, które pozwoli przedsiębiorcom zaangażować poważnie się w innowacje i da im też przekonanie, że za 10, 20 czy tam 15 lat ten system nie będzie dramatycznie zmieniony i te przedsiębiorstwa nie odniosą porażki w związku ze zmianą systemu. Także ja bym widział zadanie państwa bardziej w tworzeniu odpowiedniego systemu edukacji, szkolnictwa, wsparcia ze strony podatkowej dla innowacji, a mniej działania w konkretnych projektach innowacyjnych. A jak jest teraz? Pan jako przedsiębiorca czuje jakąś pomoc rządu? Aktualnie, jak wiemy, Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że jest beneficjentem dużych środków przeznaczonych na rozwój z Unii Europejskiej i są programy wspierające R&D w Polsce. To są programy, które są bardzo szczodrze dotowane przez państwo. Także wydaje mi się, że z tej strony państwo już wiele zrobiło, ale jeżeli chodzi o kwestie szkolnictwa, edukacji, to jeszcze jest wiele do zrobienia. I wydaje mi się też, że to jest powiązane również z dojrzałością polskiego systemu gospodarczego. Musi pojawić się odpowiednio duży kapitał, musi pojawić się chęć do zaryzykowania, do zainwestowania w coś niepewnego, coś nieznanego. I to też będzie się rozwijało, ale to jest proces, tego się nie da zrobić w 5 minut. To nie jest decyzja, którą możemy po tej konferencji podjąć i jutro będzie wszystko super. To będzie trwało.